Witamy wszystkich w dzisiejszym pierwszym odcinku Goal Line TV Powered by the Outlaws. Ja jestem Chris Jasiak. A ja Krzysztof Wydrowski, witam serdecznie. Jest to program o futbolu amerykańskim prowadzony przez pasjonatów z Polski i ze Stanów Zjednoczonych. W dzisiejszym odcinku opowiemy o tym, co dzieje się w PLFF off-seasonie, jak również NFL Playoffs oraz krótka analiza wybranych akcji z ubiegłego tygodnia przez naszego eksperta Krzysztofa Krzemienia. Odpaliliśmy projekt Oleśnica Outlaws. Jak się nazywamy? Outlaws! Jak się nazywamy? Outlaws! W mieście ościennym dla Wrocławia stworzyliśmy drużynę, w której w tej chwili trenuje prawie 40 zawodników. W projekt zaangażowali się znani przedstawiciele środowiska futbolowego w Polsce, m.in. Babatunde Ayegbusi, który grał w reprezentacji Polski w lidze zagranicznej w GFL w Dresden Monarchs, a aktualnie podpisał kontrakt z Warsaw Eagles. Boom, jest boom na futbol w Oleśnicy i to mnie naprawdę bardzo cieszy. Jest chłopacy przychodzą chętnie. Mamy też Jarka Stopczyńskiego, który grał w Devils Wrocław i The Crew Wrocław. Ci zawodnicy pokazują, że projekt jest poważny. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na wystartowanie w PLFA 2 i miejmy nadzieję, będzie to sezon pełen sukcesów dla młodej drużyny z Oleśnicy. Nasza drużyna Wrocław Outlaws wzmacnia się. W tym off-seasonie pozyskaliśmy już 9 zawodników. 4 z nich to zawodnicy, którzy wracają do nas z Wolverines Opole, gdzie spędzili zeszły sezon. Są to rozgrywający Kamil Kowalik, linebacker Rafał Okoniewski, receiver Michał Piątkowski i defensive end Kamil Reipold. Te wzmocnienia na pewno pomogą nam w nadchodzącym sezonie. Co sądzisz o zawodnikach, którzy wracają do nas po rocznej przerwie? No, bardzo się cieszymy, że oni do nas wracają. Uważamy, że bardzo wzmocnią naszą drużynę, no i oczywiście pomogą nam przejść przez ten następny poziom do PLFA 1. Kolejne poważne wzmocnienia przyszły z zamiedzy od naszego lokalnego rywala Panthers Wrocław. 2 zawodników ze składu B, 2 zawodników z podstawowego składu Panthers. Są to Dawid Kubicki, defensive lineman, Tomasz Markiewicz, linebacker, to zawodnicy składu A, którzy w zeszłym roku grali na boiskach top ligowych, a wcześniej grali w Devils Wrocław. Ponadto 2 zawodników ze składu B, Radosław Mocek, running back, i Kacper Zamiar, liniowy defensywny. Ci zawodnicy grali w przeszłości w juniorach Devils Wrocław. Są to młodzi, perspektywiczni zawodnicy, z którymi wiążemy dużo nadziei. Jak zapatrujesz się na te wzmocnienia lokalne? Wiesz, Panthers Wrocław to nasz największy rywal w ubiegłym roku i skład B i skład A odnieśli sukcesy, czyli dla nas, biorąc doświadczonych zawodników do naszej drużyny, to jest definitywnie plus. No i jeszcze ten mały plus, że przychodzą do nas i nie będą grać przeciwko nam tym razem, tak? Kolejnym zawodnikiem, który dołączył do naszej drużyny, jest Sylwester Nowak, ten mierzący 192 cm wzrostu i ważący 102 kg receiver, będzie solidnym wzmocnieniem formacji ofensywnej. To nie jest ostatnie wzmocnienie z Bielawy. Przed nami kolejne. Chris, czy jesteś gotów na niespodziankę? Bring it on! Przechodzimy do tematu reprezentacji Polski w futbolu amerykańskim. Trener Cetnerowski powołał zawodników na pierwsze zgrupowanie. Hey coach, 50 Cent, dlaczego nikogo z Outlaws nie powołałeś? No rzeczywiście, nie ma nikogo z Outlaws, nie ma nikogo z PLFA 2. To nie jest chyba niespodzianka, natomiast jest wiele znakomitych zawodników, wiele sław polskiego futbolu i miejmy nadzieję, że ta reprezentacja da radę na The World Games. Mówiąc o powołaniach, nie możemy zapominać też o tych, których nie powołano. Zabrakło m.in. Szymona Adamczyka i Przemka Cudaka, 2 wybitnych wrocławskich futbolistów. Obaj z nich stanowią o sile wrocławskich Panther, jednak nie zostali powołani ze względu na kontrowersje, które wzbudzili na poprzednim zgrupowaniu kadry i być może nie zobaczymy ich na The World Games. Mówiąc o futbolu, nie możemy zapomnieć o hicie HBO, film Niepowstrzymani z Seahawks Gdynia. Chris, co sądzisz? Coach 50 Cent, good job this time. Zwycięstwo jest nam przeznaczone. Pracowaliśmy na to przez cały sezon. Nie ma od was lepszych i dlatego jestem wkurzony. Nie mamy wiele poza nadzieją. Nie podadzą nam nic na talerzu. Więc wy też nie możecie dać im żadnej szansy. Tylko wy się liczycie. Bierzecie wszystko i nie oddajecie niczego. Kiedy wyjdziecie na murawę, od razu będą wiedzieli, kto jest najlepszy. Bo na razie mają wątpliwości.
Niepowstrzymani opowiada historię trzech pasjonatów, Sebastiana Krzysztofka, Marcina Blumy i Krzysztofa Skrabacza, którzy angażują się całym swoim sercem w grę w futbol. To jest coś naprawdę pięknego i bardzo nam się to podoba, propsujemy. Wchodząc do NFL, to porozmawiajmy o NFC i AFC Championship Game, które odbyły się w ubiegły weekend. Zaczynajmy od NFC, Green Bay Seattle. Krzysiu, co o tym meczu myślisz? O, niesamowity mecz. Początek, wydawało się, Green Bay miało ten mecz w swoim zasięgu. Tak naprawdę prowadzili przez cały czas trwania meczu, a na sam koniec niespodzianka. No właśnie, wszyscy mówią, że to cud, że Russell Wilson po prostu w ostatniej chwili wyciągnął ten mecz. 12 punktów straty, 3 minuty do końca, a tu raptem Seattle wygrywa. Tak, Green Bay Defense dawało radę przez cały mecz. Russell Wilson do prawie końca czwartej kwarty miał beznadziejne statystyki. 75 yardów rzuconych podaniami. No i 4 interceptions. Tak jest. A jednak udało im się powrócić. Marshawn Lynch, Russell Wilson, no i przede wszystkim ten nieszczęsny Morgan Burnett. Gdyby on pobiegł, gdy miał przed sobą endzone, mógł zdobyć touchdown, mógł zakończyć ten mecz. Zdecydował się na kolanko, zrobił to za szybko. Czasami tak bywa. A teraz AFC Championship Game, New England vs. Indianapolis. Czy ta piłka ma wystarczająco dużo powietrza? Zależy do czego, ale do gry to raczej nie. Tom Brady, Bill Belichick wyciągnęli kolejnego królika z kapelusza. Tym razem piłki, nienapompowane piłki. Niby dlatego Indianapolis przegrało, a może dlatego, że po prostu patrioci są bardzo dobrzy już od 10 lat. Ja nie wiem, ta cała kontrowersja wokół tych piłek, bo niedopompowana piłka niby łatwiej się rzuca, lepiej się łapie. Okej, okay, gdyby było 21-20, to mógłbym to kupić, ale było 45-7, to piłki nie grały tutaj wielkiej roli. Czas na nasz segment ekspercki i z nami Krzysztof Krzemień z NFLblog.pl. Za nami finały konferencji NFL. Mecze były, jak wszyscy widzieliśmy, jeden pasjonujący do samego końca, drugi skończył się dość szybko. Wydawałoby się, że stały pod znakiem trick plays, ale tak naprawdę chodziło o egzekucję. Najpierw zajmiemy się spotkaniem Seattle-Green Bay, a konkretnie ostatnią akcją. Seattle wyszli w dość typowej dla siebie formacji biegowej z dwoma tight endami. Green Bay postanowiło odpowiedzieć cover zero, ryzykując chyba po raz pierwszy w tym meczu, z pięcioma graczami linii wznowienia akcji i dwoma linebackerami do pomocy. Russell Wilson, quarterback Seattle, zauważył to i postanowił zmienić zagrywkę. Ci dwaj zawodnicy, tight end i wide receiver, zagrali po krosie, ale kluczem do wszystkiego był ten zawodnik, Jermaine Kearse, który pobiegł prosto ku polu punktowemu. Cover zero polega na tym, że nie ma żadnej pomocy safety na górze. Ci dwaj safety, którzy tu widzicie, mieli zadanie kryć tight endów. W efekcie z tyłu nie ma nikogo, Jermaine Kearse pokonuje cornerbacka, dostaje podanie od Russella Wilsona, touchdown, game over, dziękujemy. A teraz zobaczcie, jak to wyglądało. Druga akcja pochodzi z meczu New England i Indianapolis z pierwszej kwarty tego spotkania, z samej końcówki. Patriots prowadzą jeszcze tylko 7-0 i są na 1 yard od pola punktowego Colts. Wyszli w najcięższej możliwej formacji, aż z trzema tight endami, fullbackiem, bez żadnych receiverów. Colts odpowiadają formacją z czterema liniowymi i czterema linebackerami, rzadko spotykaną w NFL. W tej akcji najciekawsze jest to, co dzieje się przed snapem. Formacja typowo biegowa, ale Patriots zaczynają się poruszać. Najpierw ten tight end przebiega na skraj formacji, co wymusza ruch defensive backów i przeniesienie ciężaru obrony na prawą stronę. Chwilę później ten tight end wraca na pozycję pierwszego tight enda i defensive back wraca z powrotem na swoją pierwotną pozycję. Tom Brady, quarterback Patriots, czyta tego defensive backa. W sytuacji, kiedy on wrócił, ma 1 na 1 dla fullbacka z linebackerem. Fullback ucieka, dostaje podanie, wbija się do pola punktowego, touchdown 14-0. I Patriots już właściwie nie oglądali się do tyłu. Zobaczcie, jak to wyglądało. Dziękuję wszystkim za uwagę i oddaję głos naszym prowadzącym. Zapraszamy do oglądania następnych odcinków, które będziemy rzucać cyklicznie na nasz kanał YouTube'owy.
Dziękujemy za uwagę. Dobranoc. Jeśli Wam się podobało, polajkujcie nasz fanpage, subskrybujcie nasz kanał. Jeśli macie jakiekolwiek uwagi lub sugestie lub pomysły, co możemy poprawić, zostawcie nam je w komentarzu, na pewno je uwzględnimy. Dzięki.